Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. O rodzinie. Zobacz Jana, rozdział 19, werset 25-27. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego umiłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oso to syn twój. Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej owej godziny wziął ją uczeń do siebie. W latach 90. XX wieku młoda kobieta przyłączyła się do nieszczęsnej grupy Dawida Koresza i znajdowała się w ośrodku w mieście Waco w amerykańskim stanie Teksas, gdy w Kanadzie zmarła jej matka. Gdy przygotowywała się, by polecieć na jej pogrzeb, charyzmatyczny guru przeszkodził w realizacji jej planu. Powiedział, że nie warto tracić czasu i pieniędzy na takie błahostki, skoro ważniejsze sprawy są do zrobienia na miejscu. Dziewczyna nie wyjechała. Przeczytaj następujące wersety. Wypowiedzi Jezusa. Mateusza, rozdział 10, werset 34-37. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Mateusza, rozdział 12, werset 46, od 46 do 50. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką, a kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Łukasz, rozdział 9, werset 59 do 62. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną, a ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pułka i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łukasz, rozdział 12, werset 49 do 53. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Łukasz 14, werset 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. W jaki sposób odpowiedziałbyś na zarzut, że podsuwają oni a one argumenty podobnym do Koresza fanatykom, którzy zaniżają wartość rodzinnych więzi i zobowiązań?
to ponowne kształtowanie wartości rodzinnych, oddzielenie tego, co ziemskie, od tego, co niebieskie, staje się zasadniczym tematem Ewangelii Łukasza. Obok stwierdzeń uznających za bliskich tych wszystkich, którzy zachowują Słowo Boże, Jezus w Ewangelii Łukasza nakłada szokujący obowiązek nienawidzenia ojca i matki do tego stopnia, iż nakazuje pozostawić zmarłego ojca, żeby sam się pochował, czyniąc to warunkiem uczniostwa. Niektóre stwierdzenia Jezusa wydają się nam dzisiaj surowe i pozbawione delikatności, ale rzeczywiście takie są, gdy rozumie się ich prawdziwe znaczenie. Na przykład, czy w przypadku grzebania umarłych przez umarłych ojciec niedoszłego ucznia już zmarł, a może ów kandydat na ucznia chciał powiedzieć: pójdę za tobą po śmierci mojego ojca, gdy przejmę i zabezpieczę swój majątek. W jaki sposób możemy zrozumieć wypowiedź Chrystusa zapisaną w Łukasza, rozdział 14, werset 26, iż nikt nie może być jego uczniem, jeśli nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego. Jak wskazaliśmy we wczorajszej części lekcji, paralelny fragment z Ewangelii Mateusza rzuca więcej światła na znaczenie tych słów, jako że w tamtym fragmencie Jezus mówi o ludziach, którzy miłują kogokolwiek bardziej niż Jego. W biblijnym języku nienawidzieć nierzadko należy rozumieć jako mniej miłować. Chrystus chciał więc podkreślić potrzebę miłowania Boga ponad wszystko. Nie jest niczym dziwnym, że nasze rodzinne relacje są zazwyczaj najsilniejszymi ziemskich więzi. Dlaczego zatem Bóg musi zawsze być na pierwszym miejscu, nawet przed rodziną? Dziękuję.